Witajcie, moi młodzi bohaterowie chmur. Moje ptaszyska, mógłbym też powiedzieć. Tutaj przy The Legend of Zelda Skyward Sword. Dzisiaj, jak obiecałem, w końcu zabieramy się za zadania poboczne w Skyloft. I oczekuje nas wiele rzeczy do roboty. Zdecydowałem, że nie będę teraz za bardzo robił tych zadań, które prowadzą do kawałków serc i te sprawy, a bardziej za te kryształy wdzięczności się zabierzemy. Czekajcie, na mapie to nie było? Gdzie tu było menu, bo zawsze zapominam. Na jeden gear. Tutaj to znajdę. Właśnie to. Kryształy wdzięczności. No, dobrze przetłumaczyłem. Będziemy próbowali zebrać ich jak najwięcej. Czyli zająć się zadaniami pobocznymi, które odblokowują właśnie te kryształy. Oraz rozejrzymy się tutaj po Skyloft, gdzie leżą te kryształy, które są wolne do zdobycia. Jeżeli chodzi o to, które kryształy kiedy zdobyć i które zadanie jak zrobimy, to przez przypadek się zdarzy. Znam co prawda miejsca, gdzie te zadania mogą się zacząć i tak dalej, ale zależnie od tego, gdzie mi się pobiegnie, tam zaczniemy. I wydaje mi się, że tak, ten pan ma dla nas zadanie, od którego chciałbym zacząć jednak. Jestem taki zmartwiony, taki zmartwiony! Co się stało? No, Link, naprawdę chcesz usłyszeć moje kłopoty? Czym się kłopoczę? Och, to miłe z swojej strony. Widzisz, jakiś czas temu moja młodsza mała siostrzyczka wyruszyła na lot i do tej pory nie wróciła do domu. To dość długo już jej nie ma, biorąc pod uwagę to, jak zazwyczaj długo czas spędza na tych lotach. Więc skoro tak długo jej nie było, wyruszyłem, żeby zobaczyć, czy coś się stało, czy gdzieś ją tu znajdę. Ale nigdzie nie mogę jej znaleźć. Po prostu mam tylko nadzieję, że nic się z nią nie stało. Jestem chory ze zmartwienia, myśląc cały czas o tym. Hej, Link, czy mógłbyś pomóc mi w poszukaniu jej? Powiedziała, że jest zainteresowana tą kolorową wyspą, która się nagle pojawiła, więc podejrzewam, że możesz znaleźć ją gdzieś tam. W okolicy południowo-wschodniego... południowo-wschodniego nieba. Tfu. Północno. Nie, południowo. Jednak dobrze, kurde, mylą mi się zawsze te angielskie, polskie i niemieckie zwroty. Południowo-wschodni, tak, tak. Liczę na ciebie, Link. Kolorowa wyspa. Popatrzył tam, ale czy to na mapie na pewno jest południowy wschód? Musiałbym najpierw popatrzeć w tamtym kierunku, żeby to zobaczyć. Nie, to jest południowy zachód. A on nie powiedział southwest, więc bardziej w tym kierunku. Czy byłem źle skierowany? Nie. To jest przecież południowy zachód. Dziwne. Ale w każdym razie kolorową wyspę znajdziemy, jeżeli tylko wybiegniemy stąd. Od razu się za to zabierzemy. Bo coś mogło się stać. Musimy pomóc tej dziewczynie. Biorąc pod uwagę, że jest to też jedna z naszych przyjaciółek, naszych przyjaciół. No, w końcu wiecie, jak jest. Tutaj w Skyloft to jest jak mała wioska, wszyscy się znają. Tylko że w porównaniu do prawdziwych wiosek w prawdziwym świecie, tutaj nie każdy jest śmieciem i próbuje tego drugiego wykończyć i jakiś tam cały czas na niego plotkować. Nie, tutaj wszyscy się lubią i wszyscy są dla siebie mili. Czyli to jest taka miła wioska, prawda? Tutaj nie znają chamstwa, powiedzmy. Kolorowa wyspa to niby to byłoby dla mnie, ale to znowu jest... Nie, to nie jest to. Ale może się pomylili, albo ja jednak coś źle przeczytałem? Nadal jestem trochę chory, więc mogło mi to trochę na głowę pójść, ale jeżeli się nie mylę, to to, w którego kierunku teraz lecę, jest... tym kasynowym, tą kasynową wyspą. Ta ruletka. Ale tam też coś dla nas jest, więc mógłbym tutaj też od razu wylądować, skoro tu jestem. Tak, to jest ruletka. Ale z tym też łączy się pewne zadanie, więc skoro już jestem tutaj w okolicy, mogę się za to zabrać.
Ała! O nie, coś taki smutny, panie, od ruletki. I muzyka nagle stała się trochę smutniejsza. No, co ja teraz zrobię? Co ja nic na to nie poradzę, to już koniec. Co się stało? Widzisz, to kręcidło od mojej ruletki odleciał. Spadł z wyspy i wpadł gdzieś pomiędzy chmury. A bez tego wiatraka, tej wskazówki, nie ma mowy, żeby ta wyspa w ogóle sprawiła przyjemność ludziom, którzy mogą tutaj przybyć. Co ja tylko zrobię? Jeżeli spadło pomiędzy chmury, to powinienem po prostu poddać się i zapomnieć o tym, co? A dlaczego nie możesz stworzyć sobie nowej wskazówki? Czy jak się nazywa to pędełko takie? Kręcidełko, wiatraczek? Nie, to co jak kręcisz na loterii, zostaje wtedy na jednym miejscu, to wskazówka. Jeżeli ktoś z was wie, jak to się nazywa poprawnie, to może mi w komentarzach napisać, to sobie zapamiętam. Poszukam tego. Ja mam dostęp pod chmury, więc niech będzie. Jak mogę odzyskać coś, co wpadło między chmury? To jest niemożliwe. Twoja umiejętność wykrywania może zlokalizować teraz to, czego szuka ta osoba. W każdym razie, jeżeli będziesz szukał innych przedmiotów, o które proszą cię, żebyś znalazł je inni ludzie, to wtedy ten znacznik zniknie i będziesz mógł przełączyć do tego drugiego. Do tego drugiego celu, który chcesz odnaleźć. No, czyli mogę w każdym razie czujnik nastawić na to, co chcę. Ale czy chcesz ustawić teraz czujnik na poszukiwanie partii, Will? Tak, chcę. Chcę. Czyli zależnie od tego, jakie zadanie teraz jest aktywne, nasz czujnik wtedy ma to włączone. Okej. Party Wheel. Jest 90% szansa na to, że mogło to wiaterko, ten to Party Wheel mogło wylądować na pustyni Lanairu, gdzieś tam w okolicy. Powinniśmy poszukać pustyni. Dokładnie, chyba nawet wiem gdzie. O, to byłoby niesamowite, gdyby ktoś mógłby je znaleźć. Pomyśl tylko o uśmiechniętych twarzach tych dzieci, które przyszłyby znów grać tutaj. Ale nie powinienem robić sobie zbyt wielkiej nadziei. Nie martw się, chłopie, pomożemy ci. Smutny klaun nie powinien być smutny. No i to będzie też minigierka, widzicie, można tutaj wygrać różne rzeczy. To jest taka prawdziwa loteria. Całkiem fajna rzecz. I fajnie, że zrobili z tego wyspę. No właśnie, tutaj byłoby to kręciołko i by tutaj się kręciło. Ale Party Wheel, to tak można by to przetłumaczyć na taki imprezowy wiatraczek, imprezowe coś takiego, nie? Ale to jest takie pędełko. Pędełko, wskaźnik, wskazówka. Mówmy na to wskazówka, myślę, że to jest najlepsze. Uch, a tu na dole co jest? A. Tak. Jeszcze nie wykryta przez nas skrzyneczka. A teraz zobaczmy na mapę. Gdzieś tutaj, prawda? Nie, to jest Pumpkin Landing. Gdzieś w tej okolicy. Zróbmy znacznik gdzieś tu, o. To jest dla mnie południowy wschód. Więc tam gdzieś powinno być. Ale gdzie ja teraz to widzę? Nie, jestem ślepy. Tyle już wiedziałem, ale... Czekaj, muszę sobie jakoś pomóc. Tam jest Skyloft. O, widzę. No to Link i mój szkarłatny ptaku, Epona, czy jak ja cię nazwałem? Nie pamiętam już, jak... Chciałem dać jakieś imię, ale nie dałem w koniec końców. Może to jeszcze się zmieni, prawda? Brego. Mój Brego to jest teraz. Zawsze na koni mówię Brego w grach. Zawsze takie imię daję. Przez to, że konia Ragorna się tak nazywał, ale... No, to jest niezdrowe, tak wszystko z wadzą pierścieni.
porównywać i wszystko tak sobie z tym łączyć. Więc może jakoś... jakieś inne imię byłoby fajnie też poznać. Nie, nie, Brego jest dobre, Brego jest dobre. Chyba, że zdecyduję się jeszcze to zmienić. Usiądę sobie w spokoju i zastanowię się nad tym. Problem też taki z tym wykrywaniem wysp, że nie wszystko wygląda tutaj jak wyspy, na których można faktycznie lądować. Nie wszystko wygląda interesująco, powiedzmy. Niektóre rzeczy to tylko skały. Kurde, znowu się to... Znowu takie głupoty się tu dzieją. Tym razem mogłeś przelecieć przez to. No głąbie, to teraz już możesz mnie dać... zostawić mnie w spokoju. Mam już dość tych twoich głupich sztuczek. Moglibyśmy też sobie na Pumpkin wylądować i zrobić zadanie z pumpkinami. Wiecie co? Skoro tutaj jesteśmy, to zrobię też przy okazji to. I zawsze wylądować twarzą. Tak lubię. W końcu musimy przeprosić i odpłacić jeszcze za ten... żyrandol, prawda? Przepraszam, że tak długo potrzebowałem. O, widzę, że przyniosłeś pustą butelkę, o którą prosiłem. Świetnie. W porządku, więc tutaj masz gorącą zupę zyni. Dostarcz ją... instruktorowi rycerzy. Okej, dostaliśmy teraz gorącą zupę i ona przez 5 minut będzie teraz gorąca. Jeżeli w ciągu 5 minut nie dostaniemy się do instruktora, to będzie już zimna. I będziemy musieli wrócić tutaj po kolejną ciepłą. Słuchaj no chłopcze. Instruktor rycerzy nienawidzi, kiedy zupa jest... Kiedy zupa jest zimna. Więc musisz dostarczyć mu gorącą zupę, okej? Powiedziałbym, że jeżeli dostarczysz mu zupę w ciągu mniej niż 5 minut, to zupa nie będzie zimna. Albo po 5 minutach będzie zimna, więc w tym czasie musisz to zrobić. Okej? Muzyka jest tutaj bardzo przyjemna, taka spokojna, takie gwizdy, ale to później się też słuchamy też w to, bo jest tutaj inna rzecz, którą możemy robić. Aktualnie mamy zupę, która przez 5 minut będzie gorąca, więc nie traćmy czasu. Fajne jest to, że na tych małych wyspach, dosłownie każda z nich... z każdej z nich można wszędzie zeskoczyć, tak jakby. W Skyloft mamy tylko te... momenty, tylko te dopasowane miejsca, z których możemy wyskoczyć. Te mosty, tak jakby. A na innych wyspach, na tych małych wyspach, wszędzie można wyskoczyć i przywołać ptaka. Aż mnie dziwię, że w Skyloft tak tego nie zrobili, ale no... Skyloft jest lokacją, do której zawsze przychodzimy. Mamy tak jakby ekran ładowania pomiędzy. Więc w sumie nie ma się co dziwić, wiecie? Nie wszędzie mamy wyjścia z tej areny, powiedzmy, z tego obszaru. A skoro mamy 5 minut, to chciałem jeszcze tutaj troszkę się rozejrzeć. No bo gdzieś tutaj w okolicy musi być ta jego siostra. Nie, już nie. Już jesteśmy trochę za wysoko. Ta mapa jednak nie jest aż tak wielka, żebym... aż tak dużo musiał podróżować tu. Muszę szukać tylko w tym jednym rogu, to znajdę w końcu. Wszystkie wyspy, które są tam... sprawdzić, ale to jeszcze zrobimy, to... zadaniami pobocznymi to jest fajne, że można je robić w kolejności jak się chce. Rozpocząć jedno i robić przy okazji drugie. Nie ma pośpiechu z tym wszystkim. Więc jeszcze troszeczkę i wylądujemy. Nie. Powiedziałbym, że od razu wylądujemy nad szkołą. Prawda? To nie będziemy musieli też tak bardzo przez Skyloft chodzić. Zaoszczędzimy sobie sporo czasu. Spróbujmy gdzieś... niech będzie tu. To od razu będziemy przy wejściu do... pokoju instruktora? No prawie, nie chciałem tu wylądować. Ja trochę dziwne, że w tym miejscu akurat wyskoczyliśmy, bo ja chciałem tu. I tu w sumie wyskoczyłem. No ale dobra, sparring call.
Sala treningowa to jest zaniepokój instruktora. Nie przybyłem trenować, chociaż byłoby fajnie, ale mam dla ciebie zupę, panie instruktorze. Hej, Link! Ciężko pracowałeś nad swoją szermierką? Ten zapach, czy to... O, wiedziałem, że znam ten... ziemny aromat. Przecież czy to nie jest moja ulubiona zupa z dyni? A też bym chciał spróbować teraz zupę z dyni, szczególnie tą, skoro taka dobra. Poprosiłem właściciela, Lumpy Pumpkin, żeby przyniósł mi trochę, ale... jesteś tutaj, żeby przynieść dla mnie tą zupę od niego? Dokładnie. O tak, daj mi to! Masz? Jest gorąca, czyli od razu. No, ale pyszne. Takie dobre. To jest to, po co żyję. To jest ten szyd, dla którego żyję. Zupa z dyni jest najlepsza i w ogóle najlepiej się pije ją gorącą. Dobra robota. Powiedz tylko właścicielowi dziękuję ode mnie. Szkoda, że nie mogę się od ciebie żadnej sztuczki nauczyć, ale to w końcu ja tutaj muszę się odwdzięczyć za to, że zostawił mnie przy życiu nasz właściciel tej gospody. Że żyjemy jeszcze po tym, jak mu żyrandol zniszczyliśmy. No ale kto wie, może teraz żyrandol, który dostanie, będzie lepszy i fajniejszy. No więc, powiedziałbym, że teraz wrócimy do naszej rozgrywki ze szukaniem siostry. Chociaż wiecie co, skoro mamy już pustą butelkę, a ja tutaj jestem, to możemy wrócić, zrobić koło i na bazar trochę pójść. W bazarze może być bardzo interesująco. Mają tutaj chyba nowe eliksiry. Co się tutaj pojawiają cały czas? Jakieś znaczki nad waszymi głowami. Hej! Chłopcze, mam nowy eliksir dla ciebie. Jest zwany powietrznym pocionem. A, okej. Jeden łyk i będziesz miał... No będzie ci się łatwiej oddychało w każdym razie pod wodą. Twój pasek oksygenu będzie wolniej spadał. No czyli po prostu pijemy i... mamy więcej powietrza w płucach. Pijąc coś płynnego. Będziesz wtedy jak ryba, młody chłopcze. Nurkowanie będzie o wiele przyjemniejsze. A cena jest warta swojej ceny, powiedzmy. Jeżeli jesteś zainteresowany... w butelkę tego czegoś, to proszę, możesz spróbować. Okej, ale który to jest teraz? Chciałem staminę. Yes. To mogłoby się przydać w sumie w pustyni, prawda? Przez 3 minuty lepiej się nam biega wtedy. To jest, i ogólnie nie tracimy wtedy staminy chyba w ogóle. Chociaż nigdy tego nie próbowałem, więc muszę przyznać, że trochę to może być trudne. Masz dla mnie coś jeszcze nowego? A tak, stamina potion. On jest teraz nowy, prawda? Wcześniej chyba nie mogłem go kupić. Chyba pojawił się dopiero teraz, kiedy skończyliśmy pustynię. Bo gdybyśmy go mieli na pustyni, to byłoby o wiele zbyt łatwe. Chciałem go ulepszyć. A witaj, w niezły malutki biznes mój. To moja żona robi pocjony, a jej ulepszam. No, jeżeli masz jakieś, to mogę je ulepszyć. No, ulepsz mi te pociony. No, ten tutaj możesz ulepszyć. Ale co potrzebuję? Sky Stag Beetle, Gerudo, Dragonfly i Faron Grasshopper. Okej, do Faronu muszę i jeszcze gdzie indziej. Ech, tutaj jednego, tu dwóch. Szkoda, że... że nie mam teraz tego. Przydałoby się, bo potrzebuję tego eliksiru do jednego zadania. Ale dobra, to może powiedzmy, że ten wypija, następnym razem sobie ulepszę? No, w każdym razie... będę musiał się tym jakoś zająć. Jeszcze zobaczymy. Gdzie tu jest nasz kolega mięśniak? Znaczy się w przenośni, bo on mięśni tyle nie ma. Tyle co w ogóle, ale... chyba wiecie, co on na myśli.
Bon też będzie miał dla nas zadanie. On tutaj ostatnio stał. Ach, tam jest. Masz dla mnie jakieś zadanie? Nadal nie było ani widu, ani słychu Cookie, Link. Czy naprawdę szukasz jej? Co, jest bezpieczna? O, to bardzo dobrze, to wielce mnie cieszy i... To i wielka ulga. Cieszę się, że udało ci się ją znaleźć, Link. Wiedziałem, że dasz radę. Czy to wszystko? Ej, jestem pewny, że znajdziesz Zeldę niedługo. Tak... Z tobą jeszcze coś było, ale dlaczego teraz do mnie nie chcesz zagadać? Chyba będę musiał odwiedzić cię w nocy w twoim pokoju. Chyba to dobry pomysł. Delicious. Swoją drogą, tutaj chciałem jeszcze przyjść. To jest dom Cookie. Nie, no, nie dom Cookie, pomyliły mi się domy, niestety. Chciałem do tego zakurzonego domu, ale... No a Cookie, co tam u ciebie? A, to ty, Link! He? Jaki wujek? Że wujek chce zobaczyć wszystkie te bibeloty, które tylko może. Czy ona mówi o Beatrusie? Który chce mieć nasze... Który chce wszystkie te kryształy, które zbieramy teraz? By móc się w końcu stać człowiekiem? Chyba o to chodzi. Czy to nie był ten dom? Nie, to było w takim razie po drugiej stronie, co? Najwyższy czas, żebyśmy odwiedzili trochę ludzi w ich domach. Skoro to nie było tu? Chciałem nam jeszcze pójść do tego pewnego domu. Przydałoby się trochę tam pochodzić. Bo jest zadanie, które możemy zrobić szybko jeszcze w tym odcinku. To sobie to poszukiwanie odpuścimy jeszcze troszkę. Czy to nie było nawet tu? Nie, tu jest akademia. Tu w akademii tego nie było, to... Było gdzieś w tunelu, było to... Jest tutaj w Skyloft miejsce, gdzie jest taki tunel, tak jakby. Malutki, ale jednak tunel. I tam w tym tunelu jest wejście. Do tego domu, do którego zmierzam. O, teraz nagle chcesz ze mną gadać. Hej, Link, czy zbliżyłeś się jakoś do odnalezienia Zeldy? Nie mów nikomu, ale ostatnio zacząłem trochę pracować nad swoją siłą i trenować w nocy. Także mógł się kiedyś stać tak silny jak ty. Nie, proszę. Nie przychodź do mojego pokoju w nocy, kiedy trenuję. To byłoby zawstydzające. No właśnie, to on, jego problemem jest to, że on trenuje, ale sobie za bardzo nie radzi i nie wie jak trenować, bo brakuje mu też, żeby wytrenować te swoje mięśnie i w ogóle i tą siłę wytrzymałości. Nie jest człowiekiem, który jest wytrzymały, więc musimy mu te eliksiry dostarczać wtedy. Ale ulepszone. Zobaczymy, odwiedzimy go jeszcze w nocy. No tu jest dom Cookie. I tu jest ten... Ale jest jeszcze jakiś jeden taki... Jeszcze jedno takie wejście. Skyloft. Jestem trochę zagubiony. Item check girl. Nie, to nie to. To jest nasza Patrice. Nasza piękna dziewica. A wejdźmy tu. Może jestem jednak w dobrym miejscu. Nie, to trochę za małe. Ale ładnie tutaj nawet. Tak przyjrzeć się wszystkim domom w Skyloft to też może być zadaniem naszym. Ktoś gotuje! Gulasz z jeża. Mój ulubiony. I nawet buły mają i książki, które wszystkie wyglądają tak samo. Kolekcja jakaś. Kolekcja ognia i wody. Jo. A to wygląda jak nóżki od kurczaka, więc to musi być jakaś kucharska książka. I dywany się słyszą. To wygląda trochę jak wąs. O, tu. Tu wąs i drugi wąs. To wygląda obrzydliwie. Wąsy są piękne, ale to trochę za dużo. K-
Kto tu mieszka? Rysunki Loftwingów i jakiegoś goblina. A, więc Willem Dafoe tutaj mieszka. Ten, który grał Zielonego Goblina. To było jasne, że dobrze się bawi przy tej swojej roli. No dobra, jak tego domu nie znajdę teraz, a nie wygląda, żebym znalazł, to sobie odpuścimy to aktualnie. Chyba, że ten dom będzie tym, którego szukam? Tak, to jest ten dom, którego szukam. Trochę tutaj brudno, tak mi się wydaje. A to jest matka Pipita. O, Link, witaj! Wiesz, Link, jest taka mała sprawa. Mój dom jest okropnie brudny. Pipit zawsze mi opowiada o tym, żebym trochę tutaj odkurzyła i w ogóle, ale po prostu nie mogę się do tego zabrać. To dlatego chciałam poprosić ciebie, czy nie mógłbyś posprzątać za mnie? Nawet ci zapłacę, Link. Okej, za zapłatę zrobię wszystko, przecież mam nawet odkurzacz. Och, naprawdę? Wyśmienicie. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. I wiedziałam też, że nie będziesz chciał siedzieć w zakurzonym domu, Link. Co to? Odkurzacz? Wiesz, nawet nie pamiętam, jak posługiwać się tym zwariowanym przedmiotem. Nie pamiętam nawet, żebym kiedyś posiadała jakikolwiek. Zazwyczaj czekam po prostu na silny wiatr, który przyjdzie i zabierze ze sobą cały ten kurz. Wiesz, nie dbam o to, jak zrobić tą pracę, tylko o to, żebyś w końcu, żeby było tutaj czyściej, prawda? Po prostu chciałabym, żebyś pozbył się tego całego kurzu z tego domu, żebyś go zdmuchnął tak jakby. Więc mogę zostawić to tobie, prawda? Też niezła strategia. Zaprosić do domu kogoś i mówić, no chyba nie chcesz siedzieć w tak brudnym miejscu, prawda? No, wiedziałam, że tak będzie, więc może odkurzysz, jeżeli chcesz, żeby było tutaj czyściej. To jest najlepsza strategia. Chłopaki, tak... tak możecie zdobyć serce dziewczyny. Odkurzycie jej mieszkanie. Robiłem to już wiele razy. A potem i tak nie wyszło, ale przynajmniej macie tą myśl, że robicie coś dobrego. Ale można też tutaj trochę się pobawić w rozwalanie doniczek. Ważne, że przynajmniej nie będzie kurzu już. A jako, że nauczyliśmy się już, że możemy się pozbyć piasku, to oczywiście... nie tylko piasku. Okna też wyczyścić. To jest moja ulubiona czynność. Muszę powiedzieć, że strasznie lubię tego sidequesta. I psuć wszystko. I podpalić dom, tutaj ogień się rozłoży po całym mieszkaniu. Mam nadzieję, że nie będzie odebrania punktów za to, że niszczę tu wszystko. Tutaj też można by ładnie podpalić. Ale dosłownie. Tak ładnie uczy nas Zelda. Korzystania z itemów i tak dalej. Widzieliśmy w jednej ze świątyni, że możemy pozbywać się piasku i tak dalej, to tutaj możemy też pozbyć się kurzu. To od razu wiem, że aha, coś tu jednak jest możliwe do zrobienia. To jak, jest już większość rzeczy czysta, czy nie? Swoją drogą, jeżeli nie wiecie, kto to Pipit, pamiętacie tego rycerza, który ma taką samą zbroję jak Link, tylko żółtą? Jedna z pierwszych osób, z którymi gadaliśmy na początku Let's Play'a? To jest jego matka. I uwielbia, jak dmuchamy w nią odkurzaczem. No a jego matka jest strasznym leniem, można by uznać. Okej, to zostało tylko w sumie tutaj jeszcze trochę do zabrania. O, matko, nie masz żadnego kurzu w moim domu, dziękuję ci, Link. Olśniłeś mój dzień. Proszę przyjdź, podejść tutaj, żebym mogła ci zapłacić.
W jaki sposób ty chcesz mi zapłacić? Nie wykorzystuj tego młodego chłopaca, chłopaca. O, bardzo ci dziękuję, Link. Mój dom teraz aż lśni czystością znów, tak jak kiedyś. Jest jak nówka. Czuję się o wiele lepiej być w takim miejscu jak to, kiedy nie jest pochłonięte pod kołdrą kurzu. I płacisz mi swoją wdzięcznością. No ja wiem, że mi tym płacisz, ale ty o tym nie wiesz, więc tak naprawdę... Gdzie moje pieniądze? Za każde zadanie dostajemy 5 dodatkowych punktów. Żebyście wiedzieli. Nie mogę ci dać pójść stąd bez nagrody. Powiedzmy, że... Uważaj, teraz nadchodzi na ciebie lawina pieniędzy. Bam, 20 rupii, proszę. Dzięki. Link się i tak cieszy z tego, ale... No biorąc pod uwagę, że niby nie zrobiliśmy tak dużo, to 20 jest okej. Takie kieszonkowe. Jak dorośli wykorzystują swoje dzieci, żeby odkurzyły albo zrobiły trawnik czy coś takiego, to zazwyczaj płaci się tak po 20 zł czy coś takiego, nie? To chyba normalne. Bo normalnie można powiedzieć, że nie. Dopóki mieszkasz pod moim stołem, twoje nogi masz pod moim dachem, będziesz robił co chce i w ogóle tak, nie? Ale niektórzy rodzice myślą sobie, a kieszonkowe, tak? Pokazać, żeby dziecko się nauczyło, że coś za coś, to tutaj masz 20 zł za coś takiego. No to całkiem normalne jest w sumie. Jeśli to miejsce znów będzie zakurzone, to mógłbyś przyjść tutaj znowu, żeby odkurzyć, okej? Znów ci wtedy zapłacę. A, jeszcze jedna rzecz. Tylko nie mów Pipitowi o tym. Tylko znów się na mnie zdenerwuje, że wolę płacić pieniądze komuś, żeby posprzątał za mnie, a mogłem to zrobić przecież sama. Możesz to trzymać w sekrecie, prawda? No, oczywiście, oczywiście. To będzie sekret między nami, paniusiu. To będzie to nasz osobisty sekret. No więc w sumie zrobiliśmy dzisiaj wiele przygotowań. Zaczęliśmy wiele zadań, więcej niż skończyliśmy. Ale to kończenie myślę, że w następnym odcinku będzie trochę... większe. Myślę, że wtedy zabierzemy się znów za większe poszukiwania tej zaginionej siostry, prawda? Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Do następnego, na razie i cześć.